Ciągnik rozkręcają. Kurde. Nie no, tego busa też znacie. Błaga, będę nagrywał. Ten uchwycik przyniosłem, nie? Tą belkę. Cześć Mateusz. Cześć. Skąd klikasz? Idzie, przekładka jest zrobiona. Dokładnie. Z Megi zaraz zejdzie. Reklama. Nawi, tutaj dokładamy wiązkę. No i będzie w niuchu. O, Konrada też znacie bardzo dobrze. Z filmu. Dokładnie. Dobra, działajcie. Idę tu zrobić swoje. Działamy. U nas wszystko naraz. Szykuję się do orki. Zaraz będę ją orać. A tata jeszcze pójdzie zgrabiać, tylko od razu przekładamy akurat tutaj te dwie rolki toczne, całe te uchwyty z granita, zamawione w Zenoxie, leżały, czekały, no i pora na wymianę. No to lecimy, jadymy, o, widać fiestę, była czerwona fiesta, jest czerwona fiesta. Znowu, tylko że trochę nowsza, młodsza. No. Z fiestą sprawa, no, rozwiązana, no, pieniądze wypłacone, co do wartości też się dogadaliśmy z ubezpieczalnią, chwilę, trochę to trwało, ale i tak się wydaje, jeszcze nie aż tak źle, jak nieraz tam ludzie piszą, ile czekają, ile się z ubezpieczalniami przepychają, to po prostu jakiś dramat, to no, i tak mi się wydaje, w miarę to poszło. W każdym razie już mamy kupiona następna, była czerwona, musi być czerwona, fiesta. Dobra, tankujemy. Spadamy, bo przecież czas leci, a roboty nie do przerobienia, jak zawsze. Udostępnianie internetu, dobra. Coś go trzeba wymiarować? Czy już wymiarowaliście? No, już wszystko. Jest wymiarowane. Na gotowo. Teraz tylko kalibracja i test. Git, o, Wi-Fi już jest. RTK jeszcze jest. O. Dobra, wchodzimy w menu. No. Kalibracja pojazdu na samo dole po prawej. No. I rozpocznij kalibrację. I pojedziemy tak z 5-6 na godzinę. Teraz to tak żeby... Coś takiego, jak z tych bruzdek wyjedzie. I 50 metrów, nie? Mhm. B, nie? Tak. No, wrócimy się w to samo miejsce. Przejdziemy i zmienimy miejsce i stację na prawe koło. No. I przejdziemy się, żeby on zjechał. No. I klikniemy kalibrację. O, dobra jest.
staniemy, możemy wyjść. Mhm. Teraz wejdziemy w system. Tak. Kalibracja kursu na samym dole. Start. I jedziemy. Dobra, teraz możemy zrobić linię pedostą. To tworzenie linii. Będzie, nie? Tak. I możemy się teraz nawrócić i w jednym przejeździe obok go puścimy. Szkuje, nie? No. Debugowanie, nie? Wejdziemy w drive debugging. Tu mamy skrócenie. Nie, za dużo, zróbmy 27. Wyjdzie dobrze. Dobra. Dobra, sprawdzimy. Czekaj, jest. Co się będzie działo. Teraz wejdź w drive debugging i niżej tam jest parametr 200, zmień go na 250. Wyślij parametr i jedziemy. Jeszcze ten zakres prędkości, gdzie trzeba. Przekroczona, nie? No ale jak bez orkowca, to on dychę będzie latał, nie? No ja. A to tam się ten przestawi. Jak nie ma przesunięcia, to myślę, że jesteśmy w domu, nie? Teraz prościutko. Dobra. Teraz jest niby 0,0 dopiero, ale chyba no. Tak, trochę w lewo. No, ucieka. Dobra, to staniemy. Dobra, zakończymy. Wejdziemy w menu. Biblioteka pojazdów. Edytuj. To jest tu. Następny. No i tu zjedziemy w dół. Do góry. Tam jest lewo. Zmienimy na prawo. No. I niżej. Jedną niżej wpiszemy 0.02. Zapisz i idziemy. Hmm.
chyba jeszcze trochę, nie? Ale zaczepimy się? Wyskoczę? No dobra. Agresywność prowadzenia w linii zmienimy na 0,7. I teraz się Krzysiu przejedź, a nie będę patrzył. Dobra. Nową. Chyba. Idzie? Wtedy się wydaje właśnie, że jest git. Okej, okay, chyba nie? Zostaje tak. Dobra. Nic już więcej nie wygumieniamy. Dobra, pasuje. Dobra, to co? Z naszej strony to już chyba wszystko. No wjeżdżacie jakąś kawę, coś jeszcze? Nie, lecimy. I lecimy dalej z Oreczką. A dzisiaj tak, mimo wszystko jeszcze ambitny plan. Dzień ogólnie strasznie rozwalony. W sumie mało co poszło według tego jak planowałem, ale nieważne, takie dni też są, tak to jest właśnie. No tak to jest w tej branży. Jeszcze jak jest tak kilka rzeczy na głowie. W każdym razie co do tej pory, nawigacja w niuchu założona, skalibrowana, wszystko działa, także bajka. Teraz będzie można brać się już za uprawki. No i po prostu nadganiać już teraz temat siewów. To od razu to dobrać. Bo trochę tyły z robotą, ale też czekałem właśnie za nami. Też trochę innych robótek było. Ale to nic, teraz będzie bardzo intensywny tydzień i myślę, że uda się wszystko ogarnąć. Jutro prawie cały dzień z siewnikiem, siewy. Między innymi to będę musiał zasiać, te działki. Jeszcze też pytaliście, kiedy kiszonkę robimy. Za dwa dni ma przyjść sieczkarnia. Odwozimy naszymi zestawami. Dodatkowo wpadnie jeszcze kumpel swoim dojcem, też agrotronem M620, pomoże odwozić. Także myślę, że się nagra bardzo fajny materiał. I tak, orka pod siew, tutaj pod żyto. Te działeczki też już znacie, tutaj to ogarniamy je już, ojej, odkąd pamiętam. No i w sumie na świeżo oram i jutro tu będzie już zasiane, tak żeby tej wilgoci jak najmniej zgubić. No ale się kurzy, to nic nie widać. No i działamy, sieje już. Z tego samego pola było nagranie z orki.
A już sieje, mamy kolejny dzień. Słuchajcie, zeszło wczoraj trochę jeszcze zorką, koniec końców dzisiaj rano resztę kończył tata orać, a ja niuch podsiewnika zapięliśmy, no i sieje, no dość po prostu fajnie pasuje pod pług, nie wiem jak odkładnia by przykryła no te ślady po oponach przy niucholandzie, szczerze mówiąc nawet nie sprawdzam, nie mam zamiaru, no bo nie ma to po prostu sensu. No wolę pod niucha zapiąć siewnik i sobie posiać, tym bardziej, że już też jest nawigacja, więc można elegancko siać. No i tak właśnie siejemy dzisiaj cały dzień siewu. Zostało mi jeszcze tutaj gdzieś około 2 hektary, może nie całe w sumie. I będę miał z głowy. A czy coś jeszcze dzisiaj ogólnie będę robił? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ten vlog tak się rozciągnął, więc nie agrodniówka, zrobimy zwykłego vlogacka. To od razu zobaczcie, nawigacja montowana, już używamy, co prawda teraz poprzecz, ale zaraz dalej tu będę na nawigacji cisnął. Pulchno po orce, szczerze sucho i piachy, to wam powiem, że tak się kotuje przed wałem. Dobrze, bo wyrównuje ładnie, ubija jeszcze, ale co naciągnie przed wałem, to naciągnie. O tak, tam widzicie. No jest, tego ciągnie się do ziemia, ale jest ładnie, równo, ubite. Także najważniejsze, talerzówkę mam płciutko, także praktycznie całe tutaj obciążenie zbiera wał i wał to ciągnie, talerzówka to idzie o tyle, o ile. No i działamy, gonimy robotę, no mamy tydzień do agro show, teraz ten cały tydzień będzie dość intensywny, zbiór kukurydzy na kiszonkę, siewy, więc trochę to zajdzie, a nie tylko siewy, bo jeszcze trzeba pouprawiać oborniki, także grubo, ale damy radę, jeszcze tak nie było, żebyśmy nie dali, także damy radę, czego się nie uda zasiać przed bednarami, najwyżej będę kończył po bednarach życie. Dla zainteresowanych, ja na Agro Show będę w piątek i w niedzielę. Dla tych, którzy tam no, gdzieś chcą mnie złapać, to właśnie w te dwa dni będę, no raczej przez całe dnie, więc śmiało gdzieś tam można mnie szukać, będzie czas pogadać, porobić foty. Po to ja zawsze mówię, przynajmniej ja tak traktuję wszystkie targi, jakieś polagry, nie polagry, agro show, no wszystkie jakieś tam wystawy ja traktuję właśnie w ten sposób, że to jest czas właśnie dla widzów, tak żeby spotkać, pogadać się jak najbardziej. Ogólnie był wysyp komentarzy, że tu jestem pomad i tak już wiem, w ogóle w ostatnim filmie, że jak ostatnim z uprawy niuchem, to już używaliśmy tego, ale i tak mi pisaliście, że tam jest ten pomad. No co niektórzy nie zauważyli, że tutaj kliga mniejsza. W każdym razie to ogólnie to nie jest ten pomad, to jest guzik od uwroci, od przełączania się między trybami i tu można sobie przypisać właśnie zmianę obrotów, można również tam hydraulikę zaprogramować, podnośnik chyba też. W każdym razie to nie jest guzik od tempomatu, tylko to po prostu działa, bo są dwa tryby tempomatu, więc to działa no tak jakby był guzik od tempomatu. W każdym razie wiem już teraz, bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedź, teraz jest wszystko elegancko w łapie, także bajka. O to chodziło. No i ciśniemy. Jest własny bieg i tak 9 sobie lata.